Hallo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze Widać i Słychać. Super sprawa, kolejna sobota. Mamy kawę, możemy pogadać chwilę, nie za długo, dlatego że mamy piękny sezon i robi się ładna pogoda. Sobota ma być przynajmniej na południu Polski słoneczna i ładna, więc trzeba ją wykorzystać. Słuchajcie, parę rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Przede wszystkim Urząd Lotnictwa Cywilnego wprowadził nowe wytyczne prezesa, a one są myślę, że daleki od tego, czego byśmy się mogli spodziewać, przynajmniej w branży FPV, ale mogę powiedzieć, jakie jest moje podejście i też jak wyglądają komentarze. Może komentarze przeczytamy na koniec kolegów, bo w tym tygodniu ukazało się też 17 film Łukasza z drona strefy. Fajny film, ale trochę taki pesymistyczny. Ja bym podszedł do tego bardziej z otwartą przełbicą na zasadzie takiej, że trzeba wykorzystać te możliwości, które są, a nie skupiać się na ograniczeniach, bo ludzie sukcesu nie skupiają się na ograniczeniach, tylko wykorzystują to, co mogą, prawda? Każdą chwilę e, starajmy się wykorzystać jak najlepiej każdą możliwość. Więc trochę powiem o tym, jakie jest moje podejście. Trochę chciałem powiedzieć na temat Kulis Mavic 3 Pro e, premiery, bo wprowadzono tego drona i brakuje zestawów podstawowych. Są zestawy w wersji Combo i są zestawy w wersji e, też Cine. I też z kontrolerami tymi DJI RC Pro, więc troszeczkę słabo, że tak mało jest tych, tych wersji podstawowych, bo cena jest dobra i warunki są ok. Dron też nie jest zły, oczywiście ma swoje ograniczenia, na ten temat też sobie odrobinę powiemy. No i też przede wszystkim o czynniku ludzkim, o ludziach, o ekipach, o teamach. O tym chciałem powiedzieć już w ostatniej części. Myślę, że to będzie taka kawka też bardziej nietypowa, dlatego że no. Nie wszystko da się w jakieś ramy idealne ugrać czy spiąć, a jednak czynnik ludzki jest bardzo ważną rzeczą i myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dziennik ustaw, już pokażę o co chodzi, więc 12 maja ukazała się, ukazały się wytyczne prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i one są takie, jakie są, ale tutaj głównie chodzi o operacje, czyli loty w, w ramach NSTS-01, wykonywane w zasięgu wzroku, tak? Z widokiem pierwszej osoby w piwi Z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie mniejszej niż 4 kg. Słuchajcie, 4 kg to może być naprawdę gruba sprawa, i to musimy się umówić, że to nie są małe drony, bo 4 kg. To już jest masa sineliftera, który dźwiga takiego drona, taką kamerę, jak na przykład, nie wiem, Komodo, tak? I to są grubsze tematy, i zwykle operatorzy są odpowiedzialnymi ludźmi. Jeżeli ktoś lata drogim i ciężkim dronem, to nie jest to pierwszy, lepszy przypadkowy Janusz, który kupił drona. W Media Ekspert na 48 lat i nie wie, co, co się dzieje, nie panuje nad nim, wychodzi z dronem na rynek w Krakowie i zahacza o dach Kościoła Mariackiego. To są z reguły kolesie, którzy lata spędzili w tej branży, wiedzą, na czym polega filmowanie, wiedzą, ile pieniędzy to kosztuje, ile trzeba trudu włożyć w to, żeby ogarnąć sprzęt, nauczyć się wszystkiego, jeszcze trzeba kupić do tego dobrą kamerę. Więc dla mnie te przepisy. Są bardzo dziwne pod tym względem, że traktuje się gości, którzy naprawdę są wyjadaczami. tak, Bo jeżeli ktoś lata FPV w mieście, FPV, kładkopterem e, czy kopterem, który waży do 4 kg, to jest zwykle człowiek, który e, wie o co chodzi. Natomiast e, nie mam, mam wrażenie, że osoba, która pisała te wytyczne, nie do końca wie o co chodzi. Ale okej, okay, zobaczmy e, w tym zakresie. To jest to. Do tej pory mówiliśmy o tym, że można latać do wysokości 50 metrów i odległości 500 metrów. Ja się zgadzam z tym, że te przepisy są słabo skonstruowane, dlatego że możesz wziąć 5 calowe dron i iść na rynek w dużym mieście, tak? Faktycznie i, i szaleć w momencie kiedy są tłumy na tym rynku i latać nad tymi ludźmi, czy czy stwarzać duże zagrożenie. Zgadzam się, że takich rzeczy, takie rzeczy powinny być prawnie uregulowane. Ale jednocześnie możesz też mieć coś, co waży trochę więcej e, niż 250 gramów, ale jednocześnie jest bardzo ciche i lekkie, i latasz sobie o 6 rano, bo ci zależy, czy o 5 rano. Tak? Zależy ci na ujęciach, gdzie będą one wykonywane. I cicho, i spokojnie, bez żadnego ryzyka, bo tak jak pamiętam, to na operatorze w tej chwili spoczywa analiza ryzyka. I te przepisy powinny obejmować one powinny być bardziej szczegółowe, czy te wytyczne i obejmować też operacje wykonane dronami, które praktycznie nie mają, nie wyrządzają żadnej szkody, czy nie mogą wyrządzić żadnej szkody. Nie, nie że są lekkie, ciche, to jeszcze noszą. Rozebrane kamery i ludzie się starają angażują w to nie można im podcinać skrzydeł konstruując tego typu przepisy czy wytyczne no bo zobaczcie no to naprawdę jest, są już tematy gdzie trzeba troszeczkę się nad tym znać i ludzie się mocno angażują. To są zwykłe tematy wykonywane na zlecenie. I teraz ten trzeci punkt który tutaj mamy dotyczący. Obszaru kontrolowanego, naziemnego. Ja nie wiem nawet, o co chodzi. Czy powinniśmy zagrodzić się jakimś płotem, tak jak na imprezach plenerowych? Czy powinniśmy mieć psa może ze sobą, czy kilka psów, które powinny tam biegać? No jest to humorystycznie napisane, bo nie jest jasne tutaj. Jeżeli prawnik by to dorwał w swoje ręce, dobry prawnik, Wybroniłby nas na pewno. Jeśli prędkość lotu bezzałogowego statku powietrznego nie może zostać ograniczenia elektronicznie do maksymalnie 15 metrów na sekundę na całej planowanej operacji. Czyli to byśmy mieli około 55 tak, km na godzinę, mniej więcej tam 50, nie wiem, 2, 3, 5. Ale to są te wartości. Więc mały łup, jeżeli go przeniesiemy w tryb Horizon czy Angle, to on sobie ogarnie. Jeszcze jeżeli Frodo. A mu tą wartość obniżymy, to myślę, że, że spokojnie jesteśmy w stanie. Tylko kto będzie to weryfikował, to nie wiem. Tego. On mi zrobił z wiatrem 68, może. Więc pytanie dyskusyjne: za 10 punktów, czy fly Explorer już się w to mieści, czy nie? Nigdy nie latam blisko ludzi takimi dronami. W takim sensie, nie wiem, utrzymuję zwykle granicę powiedzmy 50 metrów. Jeżeli mam zaangażowaną swoją ekipę do nagrywania, tak jak powiedzmy, nie wiem, odtworzenie jakieś historyczne na zamku, tak, rekonstrukcje, no to spokojnie takie drony są akceptowane, jak Pawo. Czy, czy 25, czy Pawo 30? 30 też używam wtedy, jak wieje, no bo wiadomo, jest potrzebny trochę mocniejszy napęd. Ale te na przykład już są za małe. Nimi wcale nie lata się tak dobrze. 25 uważam za taki sweet spot chyba e, najlepszy do tego. E, do, tego typu rzeczy z pełną kamerą, z małą kamerą rozebraną GoPro można nagrać już wystarczająco. My nie potrzebujemy latać i też nie sądzę, żeby ludzie tak nadużywali tego, że latają pięciocalowymi czy, czy większymi jednostkami dla ludźmi. Zwykle piloci, którzy robią to często, latają FPV, oni są odpowiedzialni i znajdują sobie spoty, gdzie mają święty spokój. Nikt ich też nie zaczepia. I tego typu przepisy nie wiem, czego są pokłosiem. Być może te operacje, które ostatnio miały miejsce, tak? Zginął jeden dron. Dwa incydenty zanotowano w Warszawie i w Katowicach, czy w strefie Katowic. Ja nie wiem, na ile to jest prawda, bo nie ma żadnych materiałów wiadomo, że nie mamy żadnych nagrań na ten temat. Więc środowisko dronowe może się też czuć nieco pokrzywdzone. Ja bym powiedział tak. Na pewno do nas należy parę rzeczy. Przede wszystkim ocena ryzyka to jest jedna rzecz podstawowa, ale też ocena tego, czy naruszamy prywatność innych ludzi, bo nie musisz dużo ryzykować, ale jak podlatujesz komuś, nie wiem, na plaży, tak, pod, pod jego miejsce takim maluchem, no to też jest to naruszenie prywatności człowieka zdecydowanie. Ja bym Skupił się na tych dwóch rzeczach, tak? Jeżeli chcemy polatać w każdym miejscu, to znajdziemy sposób. Po pierwsze, możemy ob, 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 ograniczyć tam prędkość, czyli w maluchach jesteśmy w stanie spokojnie. Możemy użyć też awaty czy DJI FPV, które są się nie nadają do takich tematów miejskich bardziej. Ja bym powiedział: awata za bardzo hałasuje, a DJI jest taki klanki za duży, więc. Ja bym powiedział, że to w ogóle nie ma, nie ma też za dużo wspólnego z życiem. Natomiast jeżeli chcemy latać sami e, i sobie zadbać o taką strefę, no to wystarczy wybrać się w dane miejsce o czwartej czy o 5 rano. Latem jest już widno, praktycznie nikogo nie ma. E, jesteśmy w stanie spokojnie e, wyznaczyć w taki sposób nasz obszar działania, tak? I jego granice, bo to jest tak napisane, że to jest obszar naziemny jego granice, żeby tam nikogo akurat nie było, bo ogarniemy to. Tym bardziej, że takie loty nie trwają godzinę, tylko trwają minutę czy dwie. I nam wystarczy. Wystarczy nam jeden punch, jeden dive, jakieś minięcie ciekawsze czy przelecenie obok obiektu, okrążenie go. Po co nam więcej? Jeżeli chcemy zrobić coś więcej, możemy sobie poćwiczyć tam, gdzie nie ma ludzi, a jeżeli chcemy coś nagrać. I jesteśmy już dobrze w tym, to nam spokojnie wystarczy. Z jednej strony ja rozumiem, tylko te przepisy powinny być inaczej sformułowane, ale też powinny być konsultacje być prowadzone, bo urząd swoje, my swoje i jednak urząd, my nie jesteśmy dla urzędu, tylko urząd jest dla nas i w każdym normalnym kraju tak zwykle się odbywa. Oczywiście Amerykanie też mają sporo zastrzeżeń w stosunku do FAA, to też się nie dziwię, ale. Polska jest mniejszym krajem i też nasze środowisko nie jest takie potężne. Da się dotrzeć, tylko trzeba chcieć trochę, prawda, panie e, pani prezesie czy panie dyrektorze? E, da się to zrobić, wystarczy po prostu zejść trochę do ludzi i z nimi porozmawiać. E, natomiast ja tutaj nie widzę takiej, e, takiego trendu, bo działając, nie wiem, na, na YouTubie 7 lat nie miałem żadnej interakcji z ULC. I nawet jakiejś prostej rozmowy czy maila nie wymieniłem, więc widać, że nie ma takiego. A to są jednostki, które są finansowane centralnie, tak, mają duże możliwości, mają budżety. Nie ma absolutnie tutaj takiej woli, czy chęci, czy tendencji do tego, żeby interakcje prowadzić z pilotami. Co wam chcę powiedzieć jeszcze w ogóle, jeżeli chodzi o instytucje, ja jestem nastawiony raczej bardzo ostrożnie i przez 7 lat jak działam, jeżeli chodzi o instytucje, jeden raz, tylko jeden raz, i to był Park Narodowy, co ciekawe, wystawiałem fakturę dla instytucji, Prowadząc działalność gospodarczą, robiąc różne rzeczy, czy konsultacje, czy warsztaty, czy szkolenia, e, czy inne tematy, e, nawet na zlecenie, czy nawet filmy. Jeden raz e, pracowałem dla instytucji, nieźle co. E, jest bogactwo, więc możemy sobie dopisać resztę. E, pod koniec tej kawki chciałbym jeszcze przeczytać komentarze pod filmem Łukasza, bo uważam, że film jest niezły. On troszeczkę może smutnym tonem podszedł. I ja powiem tak: jeżeli chcemy coś zrobić, damy radę to zrobić, tylko trzeba to zrobić z głową, bo mamy papiery, zawiedliśmy sobie licencję. Ja wydałem 2600 na świadectwo kwalifikacji, więc mogę latać dronami też do 25 kg. Tu mówimy o tej barierze 4 kg, ale wystarczy polecieć czymś takim i, i damy radę, nie? Więc to jest jedna rzecz. Pod koniec jeszcze przeczytałem komentarze krótko. To, o czym chciałem powiedzieć teraz, to jest Mavic 3. Słuchajcie, zamówiłem Mavica 3. Tydzień temu jeszcze nie wiedziałem, czy go zamówić, czy nie, ale zamówiłem go i się cieszę bardzo, aczkolwiek też jest następna, następne schody są do pokonania i możliwości. Pytałem się DJI, czy są w stanie przysłać mi drona wcześniej niż pod koniec czerwca. Na początku była dyskusja jak z automatem, jak z botem, nic nie dało się niby, ale później okazało się, że są w stanie mi przysłać troszeczkę wcześniej. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu powinien ten dron być u mnie. E, bardzo dziękuję. W ogóle pierwszy gest ze strony DJI, bo do tej pory nic nie było, żadnego gestu. Absolutnie. E, kiedyś, nie wiem, reklamowaliśmy słu słuchawki. Jeden raz na kawce, czy rozdawałem słuchawki na kawce, które otrzymałem od dealera DJI na Polskę, ale to była jedna współpraca, do tej pory nie było nawet pękniętego śmigła. I kiedyś też miałem taką, taki epizod, że pojechałem do studia Media Expert, nagrywaliśmy tam w studio filmowe Media Expert film na temat DJI FPV. Jest ten film u nich na kanale, ale tej współpracy nie oceniam jako udanej i i żałuję tak naprawdę mówiąc, szczerze wam tutaj nie chcę więcej mówić, bo to jest kanał otwarty, ale na pewno już takich rzeczy nie będę robił, jak współpracę z sieciówkami czy, czy z, na, te, na tej zasadzie jakie tutaj były. Byłem mocno w plecy, i nie, jeżeli chodzi o wizerunek, ale też jeżeli chodzi o sprzęt, bo mój sprzęt przy tych nagraniach mocno ucierpiał. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, Mavic 3 Pro wydaje się bardzo dobrym dronem. Jeżeli ktoś wie, jak go wykorzystać, i ta matryca, ta ogniskowa 70 mm i matryca 1 na 1 trzecią sala, jasne obiekty, dosyć jasne, bez regulacji przesłony, i też z ograniczonymi tam możliwościami, jeżeli chodzi o kolory, ale mimo wszystko, Uważam, że ma zastosowanie, bo te ujęcia, jeżeli ktoś dobrze je zrobi. Patrzyłem, jak, jak robił ujęcia Adrian Killar. Podobało mi się ujęcie z Nadwisły tam na stare miasto. Stare miasto było na pierwszym planie i śródmieście na drugim. To wyglądało kozacko. To samo u Michała Wilka. To jest chyba najlepsze ujęcie, jakie widziałem tutaj od nas z Polski. Wilku robił w Krakowie znowu. I to wyglądało naprawdę kozak max. Fajnie przy wschodzie słońca, zimą na przykład, żeby nie wstawać o 3 rano, ale wschody czy zachody słońca przy tych ogniskowych absolutna petarda. Jeszcze fil filtry będą do tego. Dlaczego nie? O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Więc Mavic 3 Pro ja zamówiłem na DJI.com nie pamiętam jaka tam jest kwota, ale na pewno mam przelicznik w okolicach 4 60, tak? W Polsce jest ten przelicznik w okolicach 5 złotych, więc na każdym euro to jest to jest spora różnica, bo to jest 40 groszy różnicy. Jak dron kosztuje 2100, no to mamy, to, to mamy naprawdę sporą różnicę i warto się zastanowić, czy kupować dalej w Polsce. Ja nie wiem, po prostu nie potrafię nawet powiedzieć. Każdy ma troszeczkę inaczej. Jak płacimy dużo VAT-u w spółce, czy w naszej działalności. To nie ma takiego znaczenia, ale jak płacimy mało, ja płacę mało tego VAT-u, więc dla mnie to ma znaczenie, że nie muszę go płacić z góry. Dobra, i to jest to, co chciałem powiedzieć. Także Mawik 3 Pro powinien być u mnie wkrótce. Nie wiem jeszcze, jaki będę miał zestaw filtrów, bo zwróciła się do mnie inna firma, która produkuje filtry i też ciekawa firma, natomiast jeszcze nie mam od nich przesyłki. Natomiast firmą, z firmą Freewell nie wiem, czy będę kontynuował współpracę, bo też zależało mi na tym, żeby byli moim dostawcą nie tylko do dronów, ale też do bezlusterkowców czy lustrzanek, tak? bo mam tutaj Lumixa nowego GH5, to znaczy nowego, starego, i mam też Sony, do którego muszę wszystko sam sobie dokupić. Więc muszę się zastanowić, czy warto współpracować z firmą, która. Tylko działa wtedy, jak jej zależy, a nie wtedy, kiedy trzeba mi też trochę pomóc. Więc zobaczymy sobie to jeszcze, jak będzie, ale mam przynajmniej trzy możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie filtrów, jak nie cztery, do tego Mavic 3 Pro. Jeżeli chodzi o, o pozostałe sprawy, to chciałem wam powiedzieć trochę na temat czynnika ludzkiego, bo możemy dużo mówić o sprzęcie i dużo możemy mówić na temat możliwości parametrów technicznych, cen, ale tak naprawdę to ludzie są najważniejsi. I to jest bardzo często, po, często pomijane. Jak popatrzymy sobie na przykład na nie wiem, Amerykanów, bardzo często oni mają kampy swoje. Na przykład Sony organizuje w Stanach, tak jak było w San Diego, takie kampy, takie obozy, gdzie spotykają się ludzie, testują sobie nowy sprzęt, mogą się podzielić tymi informacjami ze swoją społecznością. I to bardzo popularne jest. I szkoda, w sumie powiem wam, że DJI nie robi takich rzeczy. Że nie zaprasza twórców, nie stara się ich zachęcić trochę do, do interakcji, do tego, żeby swój input, taki, sw swoje trzy grosze mogli a, wprowadzić. No szkoda, tak niestety nie jest. I, I w Polsce też nie za dużo jest takich rzeczy, jak nie wiem, a, pokazy sprzętu, czy pokazy możliwości dronowe. Postanowiłem coś takiego i ten trend zmienić. Zorganizowałem już dwie edycje. Wcześniej w poprzednich latach, w zeszłym roku trzy razy organizowałem, a w tym roku e, były już dwie edycje majowe warsztatów planerowych. Bardzo fajnie to wyszło. W sumie było 20 osób i mocno to wyszło. Mogę Wam pokazać parę takich ujęć. Zrobiłem backstage z tego, ale to co było świetne, że ludzie przyjeżdżają, e, im się to bardzo podoba. Z tego względu, że e, przyjeżdżają z różnych e, fragmentów Polski. Czasami nawet z, nie, z Niemiec ludzie przyjeżdżali na, na plenery w poprzednich latach. Ja już prowadzę któryś rok z kolei te plenery. No i e, dzielimy się trochę doświadczeniami swoją wiedzą. Trochę rozmawiamy sobie, oglądamy różny sprzęt, bo mieliśmy tutaj akurat warsztaty wprowadzające do FPV więc mieliśmy taki sprzęt jak różne gogle, bo mieliśmy Walksnaila, DJI, mieliśmy analogi, mieliśmy też HD0 każdy mógł sobie spróbować na różnych dronach, czy to były Awaty i FPV, DJI FPV, czy może na czymś ciekawszym, na przykład na małych Cinewpach Albo na trochę większych synaupach, na było na przykład, a czy też e, nawet mawikiem polatać w goglach, albo miniaczem Trójką Pro. Takie możliwości były. Przeróżne Google też testowaliśmy, patrzyliśmy, jak wygląda penetracja, jeżeli chodzi o sygnał, bo też było inaczej. No i dzieliliśmy się e, z wszystkim, e, czym mogliśmy. Część kolegów latała już dobrze, a część kolegów przyjechała do nas zupełnie świeżaków, na przykład z dronami, które. Dopiero sobie kupili i nawet się obawiali, jak, jak je rozpakować. Więc przekrój był niezły, ale pracowaliśmy w grupach, i to było super, że pracowaliśmy w tych grupach trzech. Dzięki temu można było. Każdy mógł na swój poziom trafić, bo ja najpierw przeprowadzałem wywiad, patrzyliśmy sobie na jakim etapie jesteśmy i dzieliłem tak ludzi, żeby byli na zbliżonym poziomie w tych grupach. Oczywiście było też tak, że mm, część osób sobie pomagała, czyli na przykład, jak widziałem, że ktoś jest mocny w danej branży, powiedzmy, loty awatą z tym, no to brał tych pierwszaków z tym łanką, e, czyli motion controllerem. Czy brał te, ta osoba pierwszaków i pomagała też, pokazywała, jak odpalić drona, jak go aktywować, jak e, sparować rzeczy. Bo to są takie podstawy absolutnie. To nie trzeba mieć tutaj, nie wiadomo jakiego. Ale jednocześnie była też ekipa, która, której zależało na tym, żeby poprawić swoje loty freestyle'owe i Patryk z nimi ćwiczył. Byli pod wrażeniem też jak Konrad robił swój pokaz, jak jak latały Freestyle. No to to było naprawdę super robiło wrażenie. Jeszcze na HD0. Te anteny, te anteny były też kozackie. Tutaj jak gdzieś mam pokazane ten zestaw od HD0. Zaraz tu się gdzieś powinien wyświetlić. O, dokładnie tutaj, nie? więc i tu jeszcze ma polskie, polskie anteny Konrad. To jest absolutna petarda. Dużo się działo, ciekawych rzeczy. W grupie też jest bardzo wesoło, bo każdy ma swoje jakieś doświadczenia, przygody, dzielimy się tym, tymi informacjami. Czasami jest śmiesznie, czasami się coś stanie. A to zmignie drony i go szukamy wszyscy, a to mrzawka przechodzi, a mgła i latamy tam, pomimo że, że nie powinniśmy, albo śmigło nam się rozpada, albo dron ląduje. W piasku przy tej ilości dronów, bo tam mieliśmy z 15 sztuk i pilotów, i, i tych przelotów to się róż, różne rzeczy dzieją. A ścigaliśmy motocykl BMW, a to znowu akumulator, tak jeden pakiet eksplodował. Więc działo się tam cały czas. Bardzo dziękuję chłopakom za ten udział, było mega. I powiem Wam, że na początku ludzie podchodzą bardzo ostrożnie, w takim sensie, że. Zastanawiałem się, czy warto przyjechać na takie warsztaty, ale ja powiem wam, że myślą przewodnią jest to, to, co napisałem zresztą tutaj, że takie wydarzenia się pamiętaj takie chwile przez całe życie. Bo taka jest prawda. Takie chwile pamięta się przez całe życie. Bo przyjeżdżasz nie tylko w fajne miejsca, to jeszcze super ludzi poznajesz wracasz zupełnie z innym bagażem doświadczeń i z wiadomościami i z taką pewnością, że w razie czego to ktoś ci pomoże, bo mamy też taką grupę dotyczącą warsztatów plenerowych i poznałeś ludzi, którzy ci mogą pomóc, tak? Więc to jest tak, że to nie zwracasz się do wirtualnej osoby na czacie DJI Supportu, że potrzebujesz pomocy, a oni ci oficjalną formułkę wklejają, tylko tu jest po prostu żywe, żywa istota tematu. Fakt, że na skalę małą, tak? Bo nasza skala obejmuje 20 osób, ale mimo wszystko to jest 20 osób, które przeżyły super przygodę i bardzo mi się podobało. Dziękuję za udział. Było to męczące, bardzo wyczerpujące, żeby to przygotować, zweryfikować, przeprowadzić i zakończyć, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Mega wysiłek, tak się mówi, ale zrobiliśmy to własnym sumptem też więc nie było tutaj żadnego supportu, żadnej pomocy, nic kompletnie, nawet śmigła złamanego od nikogo nie dostaliśmy od żadnej firmy. Więc to jeszcze jest dodatkowa satysfakcja, że da się takie rzeczy zrobić, tylko trzeba chcieć, tak? A nie skupiać się na ograniczeniach, że czegoś się nie da. Ja też mieliśmy bardzo fajnych, sprzyjających gospodarzy, bo współpracuję zarówno z właścicielem tego pola, gdzie ćwiczyliśmy tego poligonu, i też z hotelem współpracuję. Robiliśmy im ostatnio sesję, więc. Jest dobry klimat na miejscu, bo mieliśmy mamy fantastyczną bazę po prostu i, i taką turystyczną, i też wszystko, co jest potrzebne, czyli nie musimy na łące się gdzieś rozbijać, szukać miejsca, jednocześnie nie musimy się też gnieździć w sali szkoleniowej, bo jeżeli tylko warunki pozwalają, czyli jest w miarę ciepło i nie pada, to jesteśmy cały czas w plenerze. Ludzie, powiem wam jeszcze, co jest ciekawe, że mówili mi, że niektórzy to w ogóle nie byli tak długo, nie pamiętają, kiedy, kiedy byli trzy całe dni e, na zewnątrz, tak? na dworze, czy na polu, zależy jak mówimy, z którego rejonu Polski jesteśmy, ale w plenerze nie byli przez trzy dni e, całe, prawda, a tutaj tak się zdarzyło, więc to jest petarda, jak, jak można tak wpłynąć na ludzi tak pozytywnie i widać te, e, te zmiany i widać też ten zapał, taką pasję, niepewność i to przejście właśnie tej ścieżki, przynajmniej o poziom jak nie dwa wyżej, bo każdy miał możliwość polatania. Czterech chłopaków przeszło w ogóle w tryby manualne latanie FPV w manualu. Odważyli się i to było też ekstra. Pomagaliśmy im Zaczynaliśmy awatami, żeby móc w każdej chwili przełączyć ten panic baton, wspieraliśmy chłopaków i było bardzo delikatne. Prawy drążek był lekko przechylony do góry, leciutko, żeby, żeby był mniej więcej taki kąt, tak? Odrobinę, żeby ten dron mógł lecieć do przodu, a prawym, a lewym drążkiem tylko wyczuwaliśmy gaz tak jak samochodem. Prosta sprawa. Plus do tego przejście jeszcze w zakręty i ósemki. A, y Później już był Synelog 35, dlatego że on ma fajną masę w stosunku do, do mocy i można było go na tyle okiełznać, że to był jeden z najłatwiejszych dronów, właśnie Synelog 35 do okie okiełznania i, i na nim ćwiczyliśmy już po awacie. Więc to, to poszło naprawdę dobrze. Nie było żadnych spektakularnych wpadek. Ze dwa razy nam ludzie zwracili uwagę, żebyśmy się trochę przenieśli, no bo faktycznie tam kilku chłopaków za mocno latało blisko ludzi, ale starałem się też znaleźć takie miejsca, gdzie nie będziemy przeszkadzali. Jednocześnie turystyczna, atrakcyjna, jednocześnie z takiej strony, gdzie ludzie nie przebywają, bo są na przykład bardziej strome te te e, nachylenia, te, te górki. Super. I to jest to chyba, co chciałem powiedzieć. Myślę, że tyle. E, słuchajcie, ostatnia rzecz to jest to, o czym mówiłem wcześniej, a mianowicie Łukasz nagrał ten film e, z strefy. Ja mogę powiedzieć tak, no film jest ok, bardzo fajny, merytoryczny, natomiast ja bym powiedział tak, trzeba się skupić na tym, co my możemy zrobić. Zobaczmy, jak, jak, jakie są komentarze tutaj pod tym filmem. O to mi chodziło. Tu chłopaki dużo piszą też i, i ludzie o tym, że o swoich frustracjach. Tak, ja myślę, że też trzeba podejść do tego z otwartą przełbicą I żeby. No bo tutaj są różne śmiechy i tak dalej, że rakieta przeleciała w pół Polski. No niby tak. Ale faktycznie jest tak, że, że część osób lata nieodpowiedzialnie i to w okolicach wszędzie trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chcemy, no to powinniśmy też powinna być jakaś forma weryfikacji, żeby, żeby móc przesiać ludzi, którzy mają dobre intencje, mają świadomość, zagrożeń, latając głową od ludzi, którzy faktycznie nie robią sobie nic z takich przepisów. Natomiast jeżeli ktoś już ma licencję, no to też jest chyba świadomy tego, co robi, to faktycznie. Nie wiadomo też, jak będzie to weryfikowane, tak jak Tomek tutaj napisał. Tomek zresztą był na, naszych, na naszym pierwszym plenerze. Nie wiem, jak, jak będzie to weryfikowane ta blokada, i faktycznie ja sobie tego nie wyobrażam, bo też koptery w nie są, nie mają ma takiej aplikacji, tak? Nie wiem na jakiej bazie, czy, czy zapis z czarnej skrzynki, czy, czy GPS. Trudno mi powiedzieć. Na razie nie ma wytycznych na ten temat. No dokładnie. E, tak, no. Ty, ja bym się też nie wypowiadał tak jakoś super krytycznie. Trzeba do tego podejść normalnie i w, w swoje możliwości. Gdyby były jakieś spektakularne sceny, takie, że e, będą ścigać nas, czy będą mandaty, albo komuś zabiorą licencję, no to faktycznie trzeba się zastanowić, jak to wygląda. Natomiast te przepisy. One są dosyć mocno odległe od życia, ja mam wrażenie. Natomiast jeżeli ktoś chce, to po prostu pójdzie wcześniej w dane miejsce e, o świcie, nagra sobie coś ciekawego i tyle. Ale z drugiej strony. E, pięciocalówka. Ja nie wiem, czy tak często się lata pięciocalówką w centrum miasta, albo w takich popularnych miejscach. Raczej nie, każdy jest świadomy tego, co, e, co robi. No. Tak, tutaj chodzi oczywiście o tym, że nadal poszukiwani są właściciele dronów, jeżeli chodzi o incydenty w Warszawie i w Katowicach. No, swoją drogą to, to środowisko FPV, ono sceluje na takiej granicy szarej strefy, bo każdy kład, który leci Ech, dalej, a, a wiadomo, że latają, że to jest normalne, że, że ludzie latają powyżej 50 metrów nad terenem, czy dalej niż 500 metrów, bo to się zdarza, to jest moment, tak? Sama idea long range, no to wiadomo, że, że jest, wychodzi poza strefę legalnych lotów, więc trzeba się zastanowić, jak to w ogóle do tego podejść. Prawda? Natomiast też po pierwsze, teren nie jest równy terenowi, a po drugie, kopter nie jest równy drugiej maszynie, bo jedna może ważyć 4 kg czy 3,99, a druga ledwie wychodzi poza jakieś rozsądne typu 320 gramów. Więc spokojnie do tego trzeba podejść. Ja uważam, że ocena własna ryzyka jest ważniejsza niż przepisy, tak? Czyli świadomość tego, jakie ja mogę ryzyko za, spowodować, jak wygląda prywatność innych ludzi, jak się powinienem zachować, kiedy, gdzie się ustawić, jak zacząć, jak przeprowadzić lat, to są dużo rzeczy ważniejsze niż przepisy, bo samy, samymi przepisami e, nie załatwimy wielu rzeczy. No, nie da się po prostu ogarnąć. I patrząc jeszcze na takie na komentarze, ja bym też nie był taki bardzo nastawione negatywnie czy, czy tak dalej. Natomiast fakt, że ja wielokrotnie przeżywałem duże frustracje i zawód, jeżeli chodzi o zapłacenie 2600 zł za świadectwo kwalifikacji, bo do tej pory uważam, że to było no, co najmniej nadużycie, że tyle pieniędzy się płaciło za to, żeby móc na przykład zarabiać w, w tamtych czasach, tak? Przed wprowadzeniem tych nowszych przepisów, które są teraz. Ale wcześniej nie można było zarabiać na ujęciach, jeżeli nie posiadało się e, świadectwa kwalifikacji. No, tak, 4 kg to fakt. Z prędkością to trochę energii. To jest dużo energii. Tu można zrobić krzywdę, nawet jak się leci e, mniej niż 54 na godzinę. Tak, swoją drogą i tak. I taki nie, no to zależy. Dużo ludzi sobie robi, ja, ja też z przepisów. Amerykanie latają małymi łupami e, praktycznie wszędzie, e, nawet pod dachami i tak dalej. Prowokują, to widać. Natomiast pytanie. Gdzie, gdzie to zmierza i gdzie jest ta granica rozsądku? Ja bym podszedł do tego tak całkiem spokojnie. Na zasadzie, ludzie sukcesu starają się wykorzystać możliwości, jakie mają. tak? Jeżeli komuś zależy, nagrę sobie czymś takim. Natomiast faktycznie, jeżeli, jeżeli chcemy nagrywać scene cięższym, czyli Inspire, no to trzeba by się zastanowić. Na Inspire w Google się nie lata, ale scene cięższym. To trzeba by się zastanowić. No to do tego dochodzą też loty w Goglach. Już teraz, jak określić takie loty, jak mamy mm, miniaczem trójką w Goglach, tak? Gogle 2, DJ Gogle 2, czy, czy Maviciem 3 Pro. Dużo aspektów dochodzi. Jak się zastanawiamy, to, to te przepisy, czy, czy wytyczne, one w ogóle nie ogarniają tematu. I szkoda, że nie ma dialogu takiego ze środowiskiem, bo chyba. To jest ważniejsze i ten czynnik ludzki, o którym mówiłem. No, ale podejdźmy do tego spokojnie. Nie ma się co e, specjalnie tym angażować emocjonalnie, bo to i tak nic nie zmieni i nic to nie da. Trzeba spojrzeć na to spokojnie, zastanowić się, co mogę zrobić. Może tam, gdzie jest więcej ludzi, to warto polatać nawet jakimś kruksem HD, tak jak ostatnio lataliśmy kruksem Konrada. W HD0 i było super. Nie ma się co też tak specjalnie tym przejmować, bo przepisy przepisami, a ludzie po prostu potrafią sobie poradzić i tak dalej. Może nie trzeba, być, trzeba będzie wyjechać z Polski, przynajmniej na, na czas ujęć, albo zrobić to wcześniej. I tyle. Słuchajcie. Tyle co chciałem powiedzieć. W czerwcu będziemy mieć jedną albo dwie edycje warsztatów plenerowych. Jeszcze nie zdecydowałem. Zobaczymy sobie. Pierwsza jest na pewno 3-4. To pokazywałem Wam wcześniej, więc jeszcze mam miejsca na to. 3-4 czerwca, i ja link podepnę tutaj, może, czy już jest podpięty z tej strony w komentarzu, jako podpięty komentarz. Jeżeli ktoś ma ochotę, to sobie może sprawdzić warunki udziału. Tak poza tym, chciałbym tym Maviciem 3 Pro trochę polatać. Mam trochę pomysłów, mam fajne obiekty i nie w zasadzie takie że e, jest dron, co by z nim zrobić, tylko mam już wizję przynajmniej trzech tematów, gdzie byłby mi potrzebny ten e, dron z obiektywem e, z ekwiwalentem. Ogniskowej 70 mm. Super sprawa i widzę tam petardę. Tym bardziej, że można zastosować tam inteligentne tryby typu, typu choćby Spotlight. To, to już wystarczy, nie? Ok, to chyba tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Z pytaniami postaram się trafić może za tydzień, bo w tym tygodniu nie byłem w stanie odpowiedzieć na Wasze pytania. I chyba tyle, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę na jakiś bliższy kontakt, Team 250 gramów szczęścia i więcej. Zapraszam bardzo serdecznie, tam mamy te interakcje bardzo bliskie i też e, mocna ekipa jest. Znajdziecie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Pozdrawiam Was. E, to chyba tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.